www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 14 kwietnia na porannej analizie technicznej. Słuchajcie, szybkie ogłoszonko, zapraszam do grupy kryptospekulanci.pl na kurs CAT Pro, gdzie można się dopisać. Cała, słuchajcie, metodologia, wszystkie strategie z omówieniem, część futures, część praktyczna i do tego dostajecie dostęp do naszej grupy kryptospekulanci, gdzie codziennie macie live na żywo, poranne odprawy, mój portfel analizuje, dodaję monety, usuwam monety, macie również streamy na żywo, strategie, analizy top, całe plany na rozegranie, więc serdecznie zapraszam, link w opisie, lecimy sobie, słuchajcie, cofnijmy się na chwilę, 3 miesiące. Do tyłu. Parę dni temu nagrywałem filmik, że może to być już początek pierwszej fali hossowej. Słuchajcie, dla mnie osobiście jest to już koniec bez. Jeżeli chodzi o BNB, no to tutaj już jest dla mnie również koniec bez. Czy na Litecoinie, słuchajcie, nie mam ogólnie rzecz biorąc również już żadnych pozycji. Moja pozycja ostatnia to jest 45,5 na Litecoinie, więc dla mnie również jest to już koniec, koniec bez. U pozycja ostatnia na 5.30, więc tak naprawdę tam jest 50%, więc na razie mało prawdopodobne, więc dla mnie również jak na chwilę obecną koniec bez. RLC posiadam, więc dla mnie już również koniec akumulacji, koniec bez. BAT, na bacie jeszcze oczekuję, gdyby było, no to 12-15, taki poziom i to jest koniec bez. Na algo wczoraj zakupiłem na 16,56, dla mnie to jest już również koniec bez. Na GRT, słuchajcie, ostatnie dla mnie gdzieś tutaj strefa to jest 3,98, to jest również koniec bez. Na Habarze 3,69, dla mnie również koniec bez. Na docie 3,728, dla mnie również koniec bez. Dla mnie osobiście, tak jak mówię, jest to koniec bez, czyli dla mnie koniec akumulacji. Rynek już jest bardzo wyprzedany, rynek już jest w kapitulacji, przeważnie jeżeli chodzi o alty. Wiadomości płyną z mediów ogromnie okropne, więc dla mnie to jest taki, słuchajcie, już typowa końcówka tej zimy. Taka jak miała miejsce w 2018, bardzo podobnie to wygląda w zasadzie, więc dla mnie osobiście koniec. No właśnie, słuchajcie, koniec bez. Ile osób mnie wtedy posłuchało? Niewiele. Oczywiście grupowicze mnie posłuchali, natomiast reszta internetu wolała żyć w strachu. W strachu, który był generowany przez media społecznościowe, kiedy no, było widać jak na dłoni, że ta kapitulacja jest, te poziomy zostały zaliczone. Bitcoin też wtedy, słuchajcie, zaliczył nasz poziom popytowy, no to czego wtedy można było się tutaj spodziewać, czego można było się bać. Dodatkowo tutaj te kliny były, dużo wskazówek mówiło za tym, że to jest koniec, przebiliśmy OPS-a, czyli jakby złamaliśmy trend spadkowy lokalnie, więc słuchajcie, nie było się naprawdę czego bać. I teraz tak, słuchajcie, powiem Wam króciutko o moim planie. Oczywiście szerzej to będę omawiał w następnych tygodniach. Natomiast cały mój portfel, słuchajcie, calutki mój portfel, czyli to wszystko, co mam w HP, nie mówię o hodlowym portfelu, tylko o HP, czyli te wszystkie 80 monet będzie raptem sprzedawane. Ok, czyli będę sprzedawać. Oczywiście będę mówić gdzie, chyba że nie zdążę, że tak powiem, czy akurat nie będzie na YouTubie odcinka, no ale na grupie gdzieś tam cały czas prowadzę to wszystko. I teraz tak, słuchajcie, czego się tu ja osobiście oczekuję, spodziewam? Oczywiście tego wzrostu na Bitcoinie. Tutaj dochodzimy teraz do strefy podażowej, tej, o której Wam mówiłem, prawda? Na chwilę obecną tutaj brak reakcji, ale tutaj jestem poziom 31837. Jeżeli tu będzie brak reakcji, no to będzie no droga otwarta do wyższych poziomów, czyli 35 tysięcy plus 42 tysiące take profitu. I teraz słuchajcie, ja będę mówić w najbliższych tygodniach, gdzie się łamie ten trend, ok? Czyli gdzie jest koniec tego trendu.
czy weźmiecie, czy zaufacie, czy będziecie słuchać innych, którzy będą pieprzyć, tak krótko mówiąc, o jakichś poziomach z kosmosu, to już wasza sprawa, prawda? Natomiast ja ogólnie rzecz biorąc, gdy tylko zauważę, że trend słabnie, gdzie mam przesłankę do tego, że trend się kończy, będę wychodzić z rynku. Będę o tym mówić, słuchajcie. Więc ja gram osobiście jeszcze pod ten wzrost, o ile tutaj nie zostanie zgaszony z tej strefy, bo ta strefa mnie najbardziej interesuje i tą strefą się najbardziej przejmuję. Bo ona jest bardzo ważna, jest to powtórzenie korekty, jest to mierzenie wewnętrzne, dość ważne. Więc ta strefa mnie tu interesuje, później dopiero będzie mnie interesowało 35 tysięcy. Będę zamykać wszystkie pozycje na koniec, że tak powiem, sezonu tego wzrostowego i teraz słuchajcie, są to ostatnie wzrosty, to co teraz idzie, to o czym mówię od 3 miesięcy, prawda, że to tak naprawdę jest wszystko bycze, wszystko fajnie byczo wygląda, to te wzrosty są ostatnimi w tym roku wzrostami. Możecie wierzyć lub nie wierzyć, to są ostatnie wzrosty w tym roku. Co nas później czeka? No oczywiście reakcja korekcyjna dla tych wzrostów. I teraz tak, ja się pozbywam całego portfela mojego, prawda? Tego w strategii HP. Strategia HP jest bardzo bezpieczna, bardzo fajna, więc tutaj jakby jestem zawsze bezpieczny o ten portfel i będę budować pod koniec roku, czy też w połowie roku, zobaczymy jak to się potoczy, będę budować kolejny portfel HP, czyli kolejne, nie wiem, 80-100 pozycji pod już dużo większe procenty. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, dla mnie osobiście jeszcze alty nie ruszyły, czyli ta dominacja na Bitcoinie, ona musi spaść i zaczyna spadać, czyli to, o czym mówiłem, gdzieś tam mówiłem, jeszcze chwila. No tak mówię, prawda, ale tak naprawdę no, nie znam w czasie analizy technicznej, nie potrafię analizować w czasie, więc dla mnie to wydaje się chwila, no bo gdzieś tam ten ruch, który mieliśmy boczny na Bitcoinie, on powinien się zaraz skończyć, więc to jakby dla mnie była gdzieś tam chwila. I ta dominacja zaczyna spadać, a w związku z tym alty, słuchajcie, muszą zaczynać ruszać i ruszają, ok? I ruszają, i alty ruszają, i mamy też strefy podażowe na altach, czyli tak naprawdę wszystkie monety, które ja prowadzę osobiście w tym moim portfelu i którzy też grupowicze ewentualnie ze mną prowadzą, jeżeli byli zainteresowani tymi samymi pozycjami, no to na każdej takiej monecie gdzieś te strefy podażowe mam. Natomiast te strefy podażowe nie będą głównym takim czynnikiem, po którym będę wychodzić z pozycji, a głównym czynnikiem będzie po prostu analiza techniczna, czyli jeżeli mówimy o takim WU, no to moje take profity są na przykład tutaj już ustawione, prawda? Więc króciutko słuchajcie dzisiaj, bo dostajemy wzrosty, więc jakby pozycje wszystkie zajęte, te, które gdzieś tam dało się zająć, no to zostały zajęte. Kwestia najważniejsza to, co tu zrobimy z tego momentu. To mnie interesuje, bo to będzie informacja, tak? Czyli ja traktuję, jeszcze raz powtarzam, analizę techniczną jaką informację, czyli informację, czy bezpiecznie jest trzymać dalej pozycję, czy rynek ma siłę itp. itd. Oczywiście nie jest to czas na zakupy już teraz. Znaczy, no jeszcze na wielu monetach jest to czas na zakupy, gdzie na przykład wczoraj, słuchajcie, RDNT, pierwszy hapek wpadł, tak, czyli ogólnie rzecz biorąc do mojego portfela wpadł pierwszy hapek wczoraj MDR-towy, on jest tu na końcu, dokładnie to jest to, ten hapek, więc jeszcze na niektórych monetach są okazje, gdzieś tam mam jeszcze poustawiane zakupy, ale to na takich monetach, które jeszcze nie wystrzeliły. Kurczę, co mi się tu włączyło, już mam wersję Pro, a już nie mam, dobra, trzeba wykupić, więc słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, jeszcze coś tam zostało, no ale są to już takie niedobitki, ostatki, końcówki, prawda? Więc ja raptem za 2-3 tygodnie prawdopodobnie będę ze wszystkiego się cashować. To już nie będzie mój czas, słuchajcie. Czas był wtedy, kiedy się lała krew, kiedy wam mówiłem, nie bójcie się, nie słuchajcie tych głupot, które gdzieś tam w mediach mówią. To jest fajny czas właśnie na tej kapitulacji, na jakieś ruchy na giełdzie. Oczywiście ja wiem, że osoby początkujące się gdzieś tam bardzo boją, bo spada. Tylko pamiętajcie, na rynku cała idea handlu
polega na tym, żeby kupić tanio, sprzedać drożej. Kiedy to jest to tanio? Kiedy na przykład mamy strefy popytowe pozaliczane, tak? Czyli czekaliśmy na tą strefę 15500, rozgrywaliśmy ją i futures, i spot, i to była ta strefa, słuchajcie, gdzie możliwy był po prostu odwrót. Do tego mieliśmy fajnego klina, który nam się tutaj tworzył, więc no czego chcieć więcej? Jakich dowodów na to, że ten trend, do tego ten upadek FTX-a niewiele zrobił, Bitcoin sobie tutaj też niewiele robił, więc no to są wszystko takie przesłanki, słuchajcie, które mocno nam mówią o tym, że tak, to jest ta chwila, więc i na akcjach tradycyjnych tak samo. I teraz będzie chwila, moja chwila na wyjście ze wszystkiego, okej, okay, o ile już tutaj nie zostanie to zgaszone, bo to jest ważne. Jeżeli tutaj nie zostanie zgaszone, no to jest perspektywa na 35, a nawet na 42, a potem zobaczymy, tak, bo cały czas będę śledzić ten trend, będę patrzeć ten trend, gdzie się łamie i będę go obserwować. Słuchajcie, z ciekawszych monet to jeszcze XTZ jest ewentualnie do rozegrania. Tylko musi ruszyć, tak? Take profit na 1,745, ale to też gramy strategią, więc słuchajcie, strategią. Ale dobry czas jest teraz na futures. Jak ktoś się interesuje futuresami, to my rozgrywamy. Wczoraj rozgrywaliśmy RDMT. Był tu taki fajny, jak widzicie, diamencik. Przyłączenie się, take profit na dwa razy. Z tego co widzę, to grupowicze też wczoraj, bo wczoraj gdzieś tam na porannej odprawie było RDNT, tak? Czyli wczoraj żeśmy tak jakby tutaj mocno się tym interesowali. Dzisiaj też są monetki do zainteresowania się pod futures, więc to jakby teraz taki czas, jeżeli ta dominacja spada, no czas takich futuresów, natomiast nie polecam, słuchajcie, nie zachęcam do futures osoby początkujące, bo tutaj mocno trzeba się tego nauczyć, bo po prostu trzeba się tego nauczyć, słuchajcie, i nie ma zmiłuj, bo osoba początkująca sobie nie poradzi z tym na rynku. Więc słuchajcie, podsumowując, ja się szykuję na wyjście i teraz tak, patrzcie, kogo na YouTubie słuchacie, ok? Ja wam oczywiście powiem, gdzie wychodzę z rynku. Oczywiście znowu otrzymam masę wiadomości typu, no już nie będę mówił jakiego typu, prawda? Natomiast ja wam to powiem, gdzie wychodzę. Czy z tej rady skorzystacie, czy z niej nie skorzystacie, to już zależy od was. W każdym razie ja będę wychodzić z rynku w odpowiednim tutaj momencie, o którym poinformuję, czy przed, czy po, to zależy jak na YouTubie będzie nam się to składać. Na altach, które prowadzimy, to wiadomo, tam mamy wyjścia jakby już z góry ustawione, gdzie wychodzić z tych monet. Natomiast to, co najpiękniejszego jest, że po wyjściu będzie można znowu sobie zbudować fajny portfel i ten portfel będziemy sobie na grupie budować przez najbliższe następne miesiące. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, jest to teraz ostatni wzrost, który może potrwa jeszcze parę tygodni, jeżeli nie podkreślam, nie zostanie tutaj zgaszony ten wzrost, prawda? Na Bitcoinie, bo alty mogą się inaczej troszkę zachowywać, ale na Bitcoinie nie może zostać to zgaszone. I tyle, słuchajcie. Wszystkiego dobrego wam życzę, miłego weekendu wam życzę i zapraszam w poniedziałek. Pamiętajcie, że w poniedziałki krypto, w środę tradycyjna, w piątek krypto. Więc wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, hej.